Siemanko widzowie, dzisiaj chyba dobry content, bo zobaczcie, to jest RTT, Food Fantasy, jakaś drużyna. To już w ogóle zapomniałem tego odebrać i otworzymy to na start streama, filmu właściwie. Dzisiaj paczka z ikoną Toty, z ikoną urodzinową, z ikoną Prime, dlatego zostawiajcie widzowie łapkę w górę. A tu będzie chyba Felipe Anderson, no mogło być lepiej. Ale widzowie, zostawiajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście z tej ikony. Bo naprawdę jestem turbo ciekawy, co wam posypało. No i zobaczcie sami, co było u nas. Startujemy! Paczka za 50 tysięcy. Potrzebne foderki na ikonę. A w środku, the inform... Soria 88, przyda się. Okej. Dobra, 3 razy 84 plus jest ikona! O mój Boże, jest Del Piero, oby ten lepszy, błagam! Otóż nie, Alessandro Del Piero 88. Kolejna ikona trafiona po to, żeby zrobić ikonę Toty. Ajajajajajajaj, witam serdecznie Alessandro, niestety ta gorsza wersja quixelowa. Jezu, ta ikona jest warta 30 koty, skit. Okej, moi drodzy, a my przepalamy pierwszy składzik na ikonę Toty lub urodzinową, lub coś tam jeszcze. W każdym razie, Kaka i Schmeichel idą na przepałkę jako poświęcenie, więc zobaczmy, co tutaj ciekawego poleci. Ikona Prime, Toty lub urodzinowa. O panie. I za to dostajemy paczuszkę, w której otrzymujemy ekran dania, czyli będzie to Hujberk 83. Okej, moi drodzy, przepalamy kolejne z BC. No, przepalamy tego Del Piero, no bo on wart jest 30 koła i jeszcze on nam pewnie poleci podczas tego eventu kilka razy. Więc lecimy z przedostatnim wyzwaniem, za które otrzymujemy paczkę, w której nie zobaczymy nawet ekranów. A my, moi drodzy, przepalamy ostatnie SBC o ikonę Prime Toty lub urodzinową na Rayo. No i zobaczymy, co ciekawego poleci na naszym koncie. Jeżeli chcecie, żebym zrobił jutro na drugim naszym Rayo, to zostawcie łapkę i na 1000 lajka, czy jutro będzie kolejna paka z ikoną. Tak. A teraz sprawdzamy wróżbę. Jaka narodowość będzie w naszej paczce? Zobaczmy. Zapraszam. Po prostu zapraszam. Brazylia 7. Okej, moi drodzy, i otwieramy pakiet z ikoną Prime Toty lub urodzinową na Rayo. Monitor wyłączamy. I gdzie mamy Elgato? Mamy tutaj Elgato. Leci. 3, 2, 1, 0. Pomijamy. Najgorsze, co może być, to dwa duplikaty. Mamy Van de Sara i Desailly'ego i to może stanowić problem. Bierzemy do klubu po raz pierwszy. Zaczynamy podróż, moi drodzy, od Wybrzeża Kości Słoniowej. Didier Drogba to nie jest. Lecimy dalej. Ukraina. Andriy Szewczenko to nie będzie. Czy może to być Walia? Oj, z Walii jest tutaj Jan Rasz. Ale tylko wypożyczony. Węgry i Puskas urodzinowy. To byłoby coś, ale też tylko wypożyczony. Szwecja. To nie jest. Czy to może być Szkocja? Szkocja to nie jest. Oj, pominąłbym Serbię. Teraz Serbia, urodzinowy Vidić. Zapraszam. Całym serduszkiem. Nie tym razem. Zaglądamy do Rumunii. Rumunia to nie jest. Rosja to też nie będzie. Meksyk? Nie bierzemy Meksyku. I nie będziemy mieli Meksyku. Bardzo dobrze. Czy to będzie Irlandia? Też nie, okej. No to może Irlandia Północna? Oj, też nie. No to Kamerun, no każdy eto też jest super. Mamy, przypominam, wersję Baby, więc każda wersja Samuela inna będzie topką, ale to nie jest Samuel. Czy to może być Dania? Dania to nie jest. Robi się ciekawie, robi się gorąco, robi się ekscytująco, bo to będzie Ghana, nie będzie to Ghana. Czy to może być Finlandia? Raczej wątpię, że 90 miał Jarek, co? No właśnie, a może ma, ale go nie ma w każdym razie. Dobra, Czechy to nie są, jeżeli to nie jest Chorwacja, to zostaje nam Bułgaria. Stoiczkow wiemy, że czasami leci... O, ale to nie Stoiczkow i top... 9 narodowości. Argentyna.
to nie jest. Bardzo dobra wiadomość. Hiszpania. Nikogo absolutnie z Hiszpanii nie chciałbym i nikogo też nie dostanę. Przypominam, wróżba była z Brazylii. Zaglądamy do Portugalii. Portugalia to nie jest Matko Boska. Włochy, tylko Maldini urodzinowy jest kartą, którą chciałbym zagrać. Ewentualnie, no chyba tylko on. Jest. Żaden z nich. No dobra. Holandia, Niemcy, Francja, Anglia, Brazylia. 5 narodowości na rajo. No to Holandia. Kurde, tyle mam tych kart, ale wszystkie mieliśmy. Van der Sara mieliśmy, Hurita mieliśmy, Kluiverta mieliśmy. Tutaj nic nie ma, nic nie ma. No to jest dalej. 4 narodowości. Niemcy, Francja, Anglia, Brazylia. Czy to są Niemcy? Jezus Maria! Ja pierdolę! No to leci. A nie zwróciłem uwagi, jaka była wróżba w ogóle. Otworzyłem pakę po prostu. Jest ikona Prime. A jaka narodowość? Hiszpania. Napastnik oby Butra? Voila. Butra genio Prime. Myślę, że karta... przy której nie można narzekać. Wartość prawie 500 000 końców. Okej. Okay. No to leci kolejna paka z ikoną i sprawdzamy. Jest tylko Primeik. A za to z Holandii. Ale tylko SPD. Czyli Frank Rijkaard, oj. No Prime Hurit, Prime Johanna byłoby super, ale tylko Rijkaard to jest najgorsza karta póki co. Warta niecałe 200 koła. No to zobaczmy. Kolejna paczka, niestety Prime, a może niestety, ale chyba niestety w przypadku SP. Andrea Pirlo, więc było dwa razy dobrze, teraz jest dwa razy gorzej. No i moi drodzy, żarty na bok. Gdzie te Icon Toty? Jest tylko Prime, ale przy dobrej narodowości jak Francja może coś być ciekawego, ale nie przelpę. Robert Pires 91. Oj. No to czas na kolejny sprawdzian i kolejna paczka z ikoną. Jest niestety Prime, po raz kolejny Włochy napastnik. Vieri w lipcu? Oj, to SBC chyba nie będzie aż takie piękne. Ile warty Vieri? 70 koła. No i leci, kolejna paczka. Halo, gdzie są te toty, ikony? No nie, to będzie Prime. Ale stoiczków, Prime stoiczków? Jest ok. Jest ok, ale no w lipcu to już powolutku staje się problemem. Bo taki stoiczków warty jest... No prawie 500 000, okej. No to moi drodzy, kolejna paka, kolejny sprawdzian. Ale znowu Prime, ale Francja i to może będzie Marcel Desailly? I znowu. Jest ok. Ale to też jest karta warta 1 000 000+, bo to jakieś 500 000, no właśnie, okej. A teraz zobaczmy, kolejna na ikona. Jest Brazylia, jest Eloy, to musi być Carlos. Carlos Prime, 91, not bad. Z Carlosikiem już można zdziałać wiele. Roberto Carlos warty 600 koła plus. No i leci, proszę Państwa, kolejna paczka z ikoną. Tutaj przed momentem wróżba była z Hiszpanii, co jest bardzo niepokojące. Zobaczmy, jest Francja, jest napastnik, oby Thierry Trezeguet. O Jezu. Nie no, powiem tak. Tak jak SBC brzmi zachęcająco do robienia, tak drop jest absolutnie fatalny. No i leci, moi drodzy, kolejna paka z ikoną. Zerknijmy, kto tym razem. Jest kolejny Primeik. Jest Czechu Nedved. To nie jest dobra wiadomość. O, uwaga. Jest Brazylia, jest LS, jest Rivaldo, moi drodzy. Ja pierdzielę. How is possible? Dlaczego? Dobra, leci kolejna paka z ikoną, moi drodzy, zobaczmy. Jest znowu Primeik, jest SN Prime, okej. Okay. Do zadań SPD defensywnych, SN jak najbardziej z gitem. Czyściciel warty prawie 300 tysięcy. Dobra, leci kolejna paczka, moi drodzy. No i zobaczmy, gdzie teraz powędrujemy, bo jest ikona Prime, jest Niemiec OBSP. Jest PO, chyba Lam. Filip Lam, Prime, to jest karta, myślę, że warta w okolicach 500 000 końców. Dobra, widziałam, zawidziałam. Leci, proszę Państwa, kolejna paczka z ikoną. I kto tym razem? Brazylia, SPO, kol. Okej, Prime kaka, no można nim czarować. To jestem na tak. Halo, Brazylia.
Halo Holandia, ale napastnik to nie może być nic dobrego. Ruud van Nistelrooy 92, ikona Manchester United. Ruud, ale to niestety za mało warty 100 koła. No dobra, no to zobaczę, moi drodzy, kto tu poleci. Czy warto było ustawiać brązowy skład? Jest ikona Prime, jest Włochy, z tego co się orientuję, to Nazario nie jest z Włoch. Ach, niestety. To ty, nie? Dobra, leci dalej, kolejna paka i jest urodzinowa, poprzednio urodzinowa oddała, teraz jest Holandia, SO, i to będzie Koeman, który wszystkie statystyki 80+, no i powiem tak, raczej nie można narzekać, ale w obliczu tego, że to jest duplikat niewymienny, chyba można. Koeman warty prawie 500 000. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy, życzę wszystkim wesołych świąt, moi drodzy, widzimy się chyba jutro na transmisji. Żegnamy się paczką rzadkiego piłkarza. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, kogo wy trafiliście z ikony. No a my żegnamy się Griliszem.